Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie w challenge'u do 2700. Na moim głównym koncie na czeską będę próbować ten ranking osiągnąć i zapraszam już do pierwszej partii, która się rozpoczęła właśnie po ruchu E4. Będziemy grać różnie, będę kombinował oczywiście. Witam Mich, witam cię serdecznie. Polubiłem ten ruch skoczek na C6. I posunięcie E6, dobra. Koniec D3. Tutaj może skoczek E7 sobie zagram. Hetman D7 od razu. Wybicie będzie jak najbardziej. O, to ciekawe. To wybijemy. Chyba C4 nie było najlepsze. Według mojej oceny, bo tutaj atakuje bezpośrednio tego pionka. No i chyba uda mi się go w ogóle wziąć. Bicie, bicie, tu. Chyba tak. Chyba tak. Chyba bez większych problemów pierwsza partia. Jak widzisz tutaj udało się zdobyć po prostu pionkę za darmo. Jeszcze muszę rozwiązać problem. Muszę rozwiązać sobie temat z królem. Okej, no to chyba skoczek D5. Zasłonimy tego gońca. On nie chce nic zasłaniać, chce otwierać. Dobra, C6. Wybicie, wybicie. Chyba tym pionkiem po prostu i królem uciekam na B8. Czysty pion więcej. Okej. C8, taki jest plan. Hetman D7 w sumie mnie niepokoi, ale taki ruch można zagrać. Znaczy wybić najpierw tam, a potem zagrać tu i też chyba nic nie ma. Jak się uda uzyskać tego pionka więcej i nie będzie żadnych gruźb, to będzie już ok. Tutaj wybiję. W ogóle po tym ruchu? Może tak? Trzeba policzyć. Bo to on, aha, tu będzie strzałka, nie mogę, tak? Trzeba się bronić. Niech będzie A6, niech ten hetman gdzieś tam sobie ucieka. I tutaj i wieża na C8. Przeciwnik gra chyba, ja mam trochę mniej czasu, ale przeciwnik według mnie, no właśnie, tutaj wymieniłem wieżę. I chyba wymiana hetmanów możliwe, że będzie ok. Różnopolowe gońce, tu atakuje. Tutaj atakujemy sobie znowu. No i on nie obroni tych dwóch pionków naraz w tym momencie. Dokładnie. Tu chlapnie. A tak? Nie można zbić. No właśnie, i zbijemy tutaj fajnie. Ok. Dwa pionki więcej przy różnobarwnych już w tym układzie. Aha, tutaj walniesz, bo tutaj... Nie chciałeś? A niech będzie B6. To dla mnie jeszcze lepiej. Zbyt dużo mi przeciwnik pozwala, trzeci pionek. Dobra, podejdę królem. Znowu podejdę królem. Będzie tak. Tu przytrzymam po prostu ten punkt G3 na maksa. A może tak, w sumie te pionki będą do wzięcia. Nie no, to jest wygrana pozycja, tylko jeszcze trzeba ją dokończyć. Niech będzie tak. Tutaj. Szach. I dajemy
ładnego mata. Wyszło fajnie. Spróbujemy rewanż. I szukamy sobie kolejnego zawodnika. 2682. No to już porządnie, porządnie. Jest z kim pograć na pewno. A tutaj jeszcze tylko zerknę chwileczkę. Dobra. Cześć, Szachista. Witam serdecznie. Okej, okay, skoczek F3. Niech będzie koniec D2. Cześć Paweł, witam cię. Spoko, cieszę się, że wstrzeliłem się. Cześć Demax Fan, cześć, 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 cześć. B4 chyba tutaj spróbujemy. Chociaż on też może C5 zagrać, no właśnie. Dziobniemy jednego piona. Spróbuję tak i tak od razu zagrać. Jak tutaj, to dostanę wiszące pionki. Chociaż, no tak, spróbujemy od razu pozbyć się tej jednej słabości. I będę tutaj napierać na tego pionka. Skoczek jest przywiązany. Tutaj też jakiś lufcik trzeba zrobić. No tutaj pod rentgenem jestem i to właśnie czasami może być nieprzyjemne. Bicie, bicie, skoczek E5 nie działa. Ok, lufcik trzeba chyba wykonać na wszelki wypadek, żeby tutaj wszystko huczało. I tak zagrajmy. O, wymienimy. Czy nie gram Najdorfa? Jeszcze nie, ale się przymierzam. Jeszcze nie. Co, tak zagrać? Chyba tak, spróbujemy tu wymienić. Ten pionek będzie osłabiony. Wolna linia. Jakby się udało jedną wieżę wymienić, byłoby fajnie. Czasami ruch C5 działa. Właśnie jak wieża A6 na przykład, no to jest ruch C5, jeśli atakuje gońca. Też jest spoko. On tutaj może zagrać. Aha, tu zbije. Aha. A C5 jeszcze tutaj goniec będzie atakował wieżę, ale to jest ok. O, sam wymienia mi. Super. Tylko teraz tak, wymiana, wymiana. Tu. O, nie jest do końca tak super. Tak, zagrajmy. Żeby nie było niespodzianek, żeby od razu mi nie atakował dwóch rzeczy na raz. A, debiut. Tak, no jak widać nie gram teraz w turnieju Najdorfa. To będzie mocny atak, co? Tu zagrajmy. Goniec odejdzie, będę miał zawsze tu obronę, chociaż goniec mi strzeli. Od razu tak zagrałeś. Chyba to i mądre. Nie mam za bardzo wyjścia. Aha, dwa pionki mi wiszą. O, red. A, możliwe, że to jest wtopka. O, to wygrywam teraz. Gość się w ogóle pomylił. Mam taki strzał. Za szybko pograł pionkami. To się udało. Okej, lecimy dalej.
Skoczek c3, e4. Jakiś szach. A4 się chyba przyda. Goniec E2 na spokojnie, roszada. No i tak, no to się może tu wpakować, jasne. Też zagram od razu E5, dlaczego by nie? Jak zbije, to zbije skoczkiem, jak zagra tu, to goniec na H2. Aha, jak zbije tu, to też w sumie będzie stało ok. Dobra, wieża się na pewno przyda z tej strony. No to strzałka. Pytanie, czy tam taktycznie trzeba coś tutaj... A, mogę chyba tu zagrać. On zbije mi tutaj. Tak, zagrajmy. Tu. A tam będzie też wisiało, nie mogę, tak? Może spróbujemy go tutaj przytrzymać. Po prostu przytrzymać, poczekać. O, poszedł ostro. Myślę, że tu, bo mam też bicie na C5. Jeżeli on zbije... Bicie na C5, pionek. Jest pionek więcej. No tak, bo jak zbijesz tutaj, ja zbiję tu i zbiję tu. No i okej. I wszyscy zadowoleni. Zbijam tego gońca, który jest niebezpieczny. I tutaj jest bardzo dobrze. Pionek na A6 wisi, wieża D1 grozi. On jest skrępowany figurami. C3 zadziałało dobrze, goniec już nie strzela mocno. Sprytnie, bo tutaj tyle, że co, no wymienię, to jest świetnie, no wymieniam tu i mam dwa pionki więcej. No czysto, jeszcze gość w ogóle idzie w wymiany. Dobra, na C4 tu uderzamy. Skoczek się gdzieś tam ruszy, to zawsze można popróbować takie posunięcie. Aha, no wieża E2 bronimy. No dobra, tak atakuje skoczka, tak zwyczajnie. Taki ruch. Okej. Niech będzie tu. Aha, skoczek zagra mi tak. To w sumie tutaj zagramy. Na wymianę pójdziemy. Jest lufcik, jest ok. Nie chcesz wymiany. Zrozumiała sprawa. Aha, tu nie mogę. Tutaj też. Trzeba uważać, żeby czegoś nie podstawić. Dobra, tak. Tam jeszcze. A, tutaj był ruch jeszcze, ale to wieża tu. A, możliwe, że wygrywałem, no. Dobra, zagrajmy bezpiecznie, tak. Tu skoczek nigdzie nie odskoczy. No niech będzie tak, coś tam, coś tutaj spróbujemy. Czas też jest ważny. Jeżeli tutaj, to mam opcję bicia i goniec zbija tu. No tak. To sobie wymienimy. W takich sytuacjach właśnie trzeba próbować upraszczać. Tu. Zawsze po tym ruchu, na szczęście mam taki ruch, ale możliwe, że... Aha, tu podziałałeś. Okej. Okay. Tak i tak będę chciał zagrać. Szach tutaj. No właśnie próbuję coś tu gość zrobić. Tak. O, możesz mi zbić. Tak po prostu.
to. Dobra, spróbuję, ale to nie jest chyba najlepsze. Kurczę, no partia wygrana nie potrafi ładnie, normalnie wygrać. Bazuje na związaniu oczywiście. Jeszcze taki ruch skoczkiem. No muszę tak, żeby tutaj odbić to. I tak. Czasu mało, 19 sekund. Pionka oddałem. Czarne wygrały, co nie? Zobaczcie, 0, 1, ojejku, jedna, uf, ile to, ojej, niewiarygodne. No niewiarygodne. Tak przegrać na czas. Jedna setna, czy dwa, nieważne. Szkoda. No właśnie, była totalnie wygrana. Za wolny jestem. Po prostu trzeba się trochę cwaniakować i zagrać się szybciej. I tyle. No dobra, gramy. Ajajajajaj. No to jest właśnie to. Zbiję pionkiem. Odbiję tutaj, pionkę zachowam. F4 mi brakuje takiego posunięcia. Jak on zagra tu, to już nie będę mógł tak zagrać. A taki ruch będzie ciekawy. O, F4 jest. Chodzi o to, że jak on zagra tutaj, jedno wybije, jednego pionka po prostu w centrum wybije. I nie będziemy płakać z tego powodu. No goniec E2. Skoczek E4, wymiana może nastąpić. Długa roszada mimo wszystko. F3 z planem E4. Taki ruch, niech będzie tak. Możliwe, że tu zagra. A nie, tutaj przycisnąłeś mnie. Okej, okay, tutaj jakieś tego typu rzeczy będziemy próbować. Chociaż dobrze by było chyba hetmany znowu wymienić. Czy C5 ruch wchodzi w grę, żeby tam spróbować zaatakować. Ambitnie tutaj goś podchodzi do sytuacji. Dobra, zagrajmy tak. Zwiążmy. I potem tutaj będziemy naciskać. Czasem F4 może wejść. Coś czuję, że po hasze jeszcze będzie poświęcić jakość. Tylko poświęcenie tej jakości. Bo się trochę mija z celem. No właśnie, muszę wrócić. Ale spoko, no wiesz, że stoi aktywnie. Szukamy pozytywnych tutaj. Pozytywów szukamy, wieża broni. No troszkę po czarnych polach jednak tutaj opanował. Przepraszam. Przepraszam najmocniej. Przeciwnik opanował tutaj po czarnych polach akcję. A, myślę, że tak. Nie dać skoczkowi możliwości wybicia i teraz on jak wybije tutaj, no to mam możliwość wybicia, może skoczek na C3. No raczej gońcem będę chciał to wybić i tutaj trzymać. Ale zobaczcie, teraz według mnie jest gorsza pozycja białych, ale mam więcej czasu. No i to jest to. W szachach internetowych. Bez czasu dodawanego. Thank you.
Myślę, jakiś A3, taki lufcik uciekający. Póki co sobie gram tak, żeby schować króla zwyczajnie. Pionka wziąłeś mi. A tego nie widziałem, się przyznaję, bez bicia. Dobra, spróbuję ci tam zamieszać, albo zagrać C5. Okej, okay, idziemy zamieszać w obozie przeciwnika. No taki ruch, zobaczcie, kośliwy, tutaj i się sypie. O właśnie, nagle się zaczyna sypać. Biorę jeszcze jednego, dlaczego nie? Dajemy szacha. Wchodzę tu się broni, grozi wzięcie. Tutaj jakieś wejście, niech będzie tak, wieża w razie czego. I już się robią chocki klocki. Może po prostu odejście? Chcesz mi tutaj dziabnąć? O kurczę. I dziabniesz. Niestety muszę tak. Coś mi się tutaj chyba pomyliło, chociaż czarny król i tak nie ma wesoło. Zwiążemy cię. Od razu tu mnie atakujesz, jasne. I będzie tak z obroną. Ty grozi mat. O kurczę! Dlaczego ja tak szybko gram, skoro mam minutę? Muszę tu, ty mi zbijesz, ja tu. I mój król będzie tańczył. Aj, tutaj jest strzałka. O kurczaczki. No to zwaliłem. Tam jest mat na E8. Ależ niewidoczny macik. I to taki w sumie, gdzie prawie nie można było od niego uciec. Prawie, no jakieś tam C6 jeszcze. O wow, ale przypadek. No ta partia, słuchajcie, niespodziewana, co nie? Czy łatwo? Nie, no nie było łatwo. Szukamy nowego zawodnika. $2,564 mamy. No lecimy. No cały czas ten sam wariancik. Zobaczymy, jak tu przeciwnicy będą reagować. Okej. Okay. Skoczek F6 niech będzie. Tak, tak. Spróbujemy zadymy. Może by tak zagrać F6. Szach hetmanem nie działa, bo tu po wybiciu po prostu wybijam. Co to za zwariowana poza? Złodzie, zamyślił się przeciwnik. Jak zbije, to tak mi zagrasz. Widzę to doskonale. Niech będzie tak, wyjdę tym gońcem. Zawsze to jakaś przesłona, obrona. Okej, tutaj grozisz wie. Mimo wszystko tak zagram. Wjazd tu, uciekam. E6 tu, nie wiem, szach to C6, tu skoczek broniony, B4. Ale poza. Co? Aha, skoczek mi wisi. To się popisałem w debiucie, masakra. Próbuję tego gońca złapać. To raczej się nie uda, bo tędy ucieka. Co ja tutaj pograłem? Niesamowitego, bardzo złego. Dobra, biję. No jak zbiję, to jakieś, no muszę próbować grać ostro po prostu. Tylko weź tu i graj ostro, jak tu nie widać żadnych ciekawych rzeczy. Niech będzie tak, on zagra tu.
W ogóle moja wieża jest tak aktywna, super, ale próbuję właśnie gońca uruchomić. A tak teraz nie mogę. Spróbuję. Aha, skoczek jest też taki ruch. Aż to posunięcie tu grozi mat. Uła! Nie widziałem tego. Jeszcze mam obronę. Co za partia. Masakra. Co tu się w ogóle dzieje? Figura mniej. No te F6 może niefortunne było. No, można pewnie to zbić tutaj. I się robi też niebezpiecznie, niestety. Zbijesz, ja może tego muszę zbić? Chyba tak. Skoczek odejdzie, wezmę pionka. Skoczek też ma dobre pole. Tu grozi mat w ogóle, ojej. Wracam. Niedobrze. Fatalnie. Oj! Ale zaraz mam tutaj bicie. Król troszkę ucieknie, a to tylko na chwilę. Niech będzie tak, bo jak się uda tu wieżą zagrać, a się uda, to jeszcze go tam trochę przyblokuję na chwilkę. Tak? No wiem, widzę. To co, tak? Próba wymiany hetmanów, tutaj zagrasz? Wymienił, to ja chyba tym muszę, żeby się tędy przedrzeć. Idę w ogóle królem do ataku. A co będę się przejmował? Nie wiem, jakieś takie zagranie. Tego pionka niestety, aha, tutaj, tu weźmiesz, tu. Będzie tak. Jeszcze nie mam za bardzo manewru. Oj, tego nie widziałem. Ładnie pograłeś. Dobra, to jest przegrana. Tego nie widziałem. Niestety podstawiłem. Lecimy dalej. Może rewanż? Taktyka się kłania. Dobrze, dobrze, że sobie w sumie człowiek gra. Troszeczkę taktyki więcej się poduczę, mam nadzieję, podtrenuję. Cześć, lekki, witam. Będę pionkożercą. Hop. Hop. I hop. Tu atakuję. Znaczy masz E6, ok. No nie zdobywam pionka. Nie zdobywam. Ale chcesz mi go oddać? Nie no, E3 muszę zagrać. Tu bronić tego D4, to jest ważniejsze. Jak zagrasz mi E6, w ogóle chyba muszę tutaj bronić tego. Żeby nie. Aha, skoczek będzie bronił, co ja gadam, bo przecież taki ruch. Chodzi o to, że ja sobie ten ruch ubzdurałem i wtedy G3, a przecież nie ma gońca teraz. Okej. No dobra. Mimo wszystko chyba tak, na spokojnie. Chyba mimo wszystko G3 niech będzie. Obronimy tego pionka. Wieża C1, jakaś tam aktywność. No ma parę gońców w sumie. Teraz chyba to podstawił. Podstawił. Dobrze, że nie tylko... A, to ja podstawiłem. Brawo, Krzysztof. Brawo. O, rety.
I co, mam zbić tego gońca, on mi zbije hetmana, ja tu zbiję z szachem, on wybije, ja tu. Bez sensu. Właśnie taktyka. Świetnie ćwiczysz taktykę, Krzysztof. Dobra, tak. Jest po mnie. Jeszcze jak dwa pionki wezmę. Czy wezmę? No tu zagrasz na C4. No wiem. Dwa pionki za figurę. Zagram tutaj oczywiście po gońcu B7. Tylko, że masz taki ruch właśnie też. Muszę wrócić. Źle się dzieje. O, źle. W ogóle roszada chyba najlepsza jest. Ale to i tak mam wtopę straszną. O, idę tu. O, właśnie jeszcze tu mnie zaatakował. Tak, tak. Dwa gońce tutaj zrobił robotę. Wieża C7 chyba wystarczy na spokojnie. Oczywiście zrobię jeszcze kilka ruchów, no ale właśnie takim sposobem do 2700 to ja nie dojdę nigdy. Marzenia ściętej głowy. Jeszcze tu, jeszcze pułapkę zestawię, bo jeżeli zbiję, to taki ruch. Ale to i tak mam przegraną, bo on zbije po prostu skoczka. Tak, tak. Szkoda, że nie z szachem, nie mogę wziąć tutaj, no właśnie. Jakieś takie atakowanie gońca bzdurne. Tu, właśnie. Idzie teraz, idzie po mnie. Sam muszę chyba uciekać. Tu. Tak, bo zawsze mam tu jeszcze szacha i powrót, tylko że to też nic nie daje. Znaczy nie daje, no. Szansa jakaś jest, no goniec tu, to mój tam pójdzie, nie no, tam pójdę, tutaj. I szansa będzie. A, tu się zasłoniłeś. Ojej, tego nie widziałem. Szach tutaj, tu. Właśnie. Robisz hetmana, no wiem. Wiem. Okej, już nie ma co grać. Myślałem, że ja zdobywam figurkę, a to jednak on. No nie jest lekko, nie jest lekko. Gramy dalej, walczymy, no nie ma co się poddawać. Okej. Okej, to coś w tym stylu. Spoko. Nie są to moje debiuty, za prosto to jakoś się wszystko wymieniło. No tak, tego wezmę. Potworka, ale złapie aktywność. A, tu masz szacha.
Ale nie, to nic nie daje, bo odchodzę i tam też wieża wisi. Ty możesz odbić, no ale wtedy odbijam tu i tu. Okej, idę aktywność łapać. Tutaj masz, no właśnie. Muszę tu, bo szach groził. I wymieniasz. No dobra, to muszę chyba się pogodzić z tym, że muszę powalczyć o remis w tej końcówce. Niedokładnie chyba pograłem. Tu zagrasz co? Są opcje. No dobra, B5. Tak. Nie lubię takich partii, gdzie nie ma jakichś możliwości... Ojejku, no i misklik znowu, no. Kurczę blade, no wiecie co? Można się wkurzyć, naprawdę można się wkurzyć, no. Ojejku, przecież miałem wziąć pionka. Chciałem powiedzieć, że no nie lubię takich partii, gdzie to się wszystko, kurczę blade, wymienia i nie ma możliwości jakiejś fajnej, no właśnie, jakiejś fajnej możliwości. Boli to strasznie, no. Jeszcze mis kliknąłem. Tutaj spróbuję skoczka złapać. No, jedyna moja nadzieja. No tak, teraz to sobie mogę go połapać. Przez B5. Goniec E6 jest fajny chyba u niego. A nie, bo tu pionek. Postraszmy ruchem B5. Od razu zagram. Dlaczego nie? Dlaczego by tutaj nie próbować atakować w ten sposób? W sumie na C1 można byłoby. Ale to już za późno. Pytanie, czy tutaj działa? No nie wiem, zagrajmy. Zawsze przeszkodzę w końcu na E6. Jak zagra tutaj, osłabi się ten punkt. Ale co, zagrasz tu? Ja tu, ty tu? Jedną z tych rzeczy trzeba wymienić. Spoko. I tutaj, żeby nie było wieży. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No właśnie, ale tu odchodzimy. Wieża C1 powinna stać. No właśnie. Podstawiam znowu za darmo. Jak to się dzieje, nie mam pojęcia. Słabiutko, Krzysztof. No i napierasz. A, zaraz. Tutaj mam ruch przecież. Sam podstawiłeś. Ojejku, jakieś... No, fart. Ledwo co dostrzegłem hetman C4. Spoko. Okej, okay. No i teraz tak. Chyba tak trzeba grać w coś w tym stylu. Może tu. Goniec ma swobodę.
przejście skoczkiem do C5 dążyć, albo tutaj, czy król w centrum ma zostać? Pytanie za 100 punktów, czy przejść z długą ruszadą, do może goniec E7 na początek? Czyli już widzę, że długa roszada raczej nie wchodzi w grę. Moim figurom będzie ciasno. Ale przez F6 spróbuję. I skoczek F7. Bo teraz mam możliwość bicia. Aha, wcześniej też miałem. Dobra, biję. I B6 trzeba zagrać. Śmiesznie te figury stoją. Tym zbiłeś. Aha, łapiesz pole dla skoczka. W sumie słusznie. I potem wejdziesz tutaj. No można, można. A nawet tym. Proszę, proszę. Tu atakujesz. Aha. Dobra, otworzy się linia. Szukam plusów w tej minusowej pozycji. Dobra, gramy tak. W ogóle jak on zagra tutaj, będę musiał chyba wrócić tym skoczkiem. Strasznie defensywnie to będzie wyglądało. Dałeś możliwość końca na C5, no dobrze. I tu spróbujemy w takim układzie jedną rzecz wymienić. Okej. Okay. Skoczek wejdzie, bicie, bicie. I tam, tu, tu, no może być ciekawie w sumie, bo też tutaj chcę zagrać i wejść skoczkiem. O, wymieniasz to, to teraz trzeba mądrze wymienić, bo może tu, a bicie pionkiem będzie co, tutaj będzie problem, ale dobra, chodzi o to, że ja stanę skoczkiem na F5 i mogę mieć tam dobrą figurkę. On pionkiem prawdopodobnie. Bo nawet po wbiciu pionkiem może nawet i długa. Niech będzie długa roszada, bo się otworzy wtedy wieża, jeżeli on zbije. No prawdopodobnie wieża C1 zagra. Tu będziesz miał pole, co? Tak i tak, skoczek. Otworzyłeś to, proszę, tego się nie spodziewałem. Atakujesz tutaj, jasne. No muszę tak. Aha, tu jest wejście, muszę wtedy tu uciec. Skoczek też musi znaleźć aktywność. Szukamy tej aktywności. Hetman tu. D7. Nie no, wieża. Jaka wieża? Król B8. Właśnie taką pozycję chciałem dostać, takim świetnym skoczkiem z gońcem, tylko właśnie jeszcze problem z królem, jakby król stał po tej stronie, to nie byłoby problemu. Chociaż ta linia i tak jest dla niego bardzo silna tutaj, czy dobra do jakiejś tam realizacji. Tu muszę uciec od razu, taki ruch spróbować. O, jakby się udało wymienić hetmany, tu goniec wisi teraz, więc on musi coś z tym zrobić. Czemu nie bił tutaj? Gramy od razu E3. A, tu mam teraz takie opcje. Już nie mam, ale nadal jest świetnie. Będzie tak. Tam szaszek. Co? Próbuje mnie tu na maksa cisnąć. Tu muszę uważać. Dobra, niech będzie tak. Chcę zagrać hetmanem. To teraz mogę. I sam idę na pomata. Szybka kontra. Tak, jest. No i spoko. 2550. No nie chcę już tutaj, słuchajcie, zejść niżej. Lekkie podziemie weszło, ale to i tak nic w porównaniu z... Podziemia wchodzą, wchodzą, wchodzą. Tak, tutaj. A niech będzie D5 od razu. Okej, okay, strzałka, strzałka. Wszyscy zadowoleni. Dobra. Roszada. Chyba król H1 od razu zejdziemy. Nie będziemy sobie robić tu problemów. DF4 chce dążyć. Tu? No niech będzie. Wymienimy sobie hetmany.
I zagramy końcówkę. Aha, goniec wejdzie tutaj bardzo silnie. O to ci chodziło, drogi przyjacielu, w sumie mądrze. Spróbuję tak, mimo wszystko. On zagra pewnie goniec d4. Zbiłeś, a to jestem zaskoczony. Aha, wejście tutaj jest. Tu muszę bronić. No wieżę wymienię, dobra, tu się pozbędę tego problemu. Tylko skoczek nie wchodzi. Czarne chyba mają przyjemniej. Tak by wypadało zagrać. Na razie nie mogę. Pionek też będzie chyba słabość, chociaż mój też będzie. No dobra, lecimy. Co? A tego się nie spodziewałem. A może to jest i dobre. To jest chyba dobre nawet. Kurczę. Tu jest bicie przecież. Tu odbije, ale wtedy on odbije. Mój król odejdzie. Tam pionek wisi. Ten skoczek może tego gońca złapać. Chyba c5 on musi zagrać. Teraz tak. Właśnie. Tutaj zbijesz, co? Tutaj zagram, ty zagrasz tu. Nie no, sprytnie pograłeś. No dobra, tak, będę musiał uciec po prostu. Aha. Pionek słaby. Dobra, próbujemy. Goniec broniony. Aha, tutaj jest ruch. Kurczę. Znaczy, wrócę. Ojejku. No ale ma mnie na amen. No właśnie. Taktyka. Taktyka u mnie kuleje bardzo. Bardzo kuleje. Czyli mamy tą pozycję, którą byśmy dostali po wymianie praktycznie. Teraz uciekam. No muszę tak, białe pola. Nie wygląda to świetnie. Cudnie. Cudnie, Krzysztof. Wisi. Przejście jakieś takie, ale to i tak już ten pion, jakiś wolnego pionka zrobić nawet nie mogę. Strasznie to źle zagrałem. A mimo wszystko, słuchajcie, człowiek chce to grać w te szachy i próbować. No dobra, zagrasz mi tu, a nawet tutaj. Trzeba wziąć szacha, dać szacha. I próbować wypijać. Dobra, idę tym pionkiem. Nie wiem. Idę pionkiem. Picie. Ten goniec zawsze tutaj wszystkiego broni. Podstawił. A, mam czasu mało, ja zbyt wolno gram. Siemanko, witam. Za wolny jestem zdecydowanie. Za wolny.
No, wygrano, wygrano. Aj, przecież tutaj też ma szacha. Dobra. Muszę grać po prostu szybciej na te 3 minuty. Trzeba dążyć. Jak zbije, to ja gram tu. Trochę poświęcam. W sumie jak on odejdzie, to też nie będzie najlepiej. Jakieś takie ruchy trzeba będzie dzikie zagrywać. No, powodzenia w pracy. Jakie tempo animacji? Nie rozumiem pytania za bardzo, sorry. Animacja figur. Okej, ale nadal nie wiem, w czym jest problem tutaj, jeśli chodzi o to. Sorry. Mi tu wszystko odpowiada. I co, mam tam wszystko wybić? No dobra, zachowamy tego czarnopolowego gońca. Chyba. Tu wieży brakuje. Szacha dasz. Skoczek wchodzi. No ale przecież mam wieżę. Co ten hetman teraz zrobi? Hetman w pułapce, słuchajcie. Dojść do 2600 jeszcze będzie, słuchajcie, ciężko. Ostatnio naprawdę ciężko mi się gra. No ale... trzeba to zacięcie mieć w sobie i próbować dalej. No, hetman złapany, to przynajmniej partia wygrana. 1-1, love. Znaczy, no widzicie, no jeszcze gra, to nie jest tak, że o, już jest super pięknie. Będzie coś pewnie próbował. Znaczy no tak, chcę po prostu pionka trzasnąć. Z powrotem. Tak, może tu. On na pewno szuka na mnie jakichś tam siatek matowych. I znajdzie. I znajdzie praktycznie. Tutaj chcę zbić skoczka. Było blisko. Stracił hetmana. Tutaj. Tam zawsze jakaś kontra wchodzi.
Okej. Okay. Kolejny rewanż. Chodzi o tego gońca, tak, on tu sprytnie próbuje go uchronić. Tam coś spróbujemy. A tu teraz nie mogę wybić, chyba mogę, drogi kolego. I tu zająć fajne pole. Tak, F3 trzeba będzie... A nie, nie mogę zająć fajnego pola. Pod związanie się wpakowałem, no ale mam F3. Wbijesz mi. I będziesz stał lepiej strategicznie. No tak, no wybijesz mi, będziesz stał lepiej strategicznie. Muszę hetmanem. No, sam się tutaj wpakowałem w kłopoty. Goniec jest słaby. Aha. No próbujemy tu królem. Tak. Plan będzie prosty chyba. No to... Może od razu tak, bo po wybiciu wybijam tym. I mam C5. A, C5 grasz sam. No tak. Spróbujemy tu, żeby odbić, mieć szansę i zagrać wieżą na B1 z powrotem. W ogóle ruchu C5 nie dostrzegłem. Przyznaję się bez bicia. Ładnie pograł. Aha, tu nie mogę, bo bijesz. Wracam w takim układzie. No i co taki remis? A, tutaj. Ładnie, ładnie to wymyślił, ładnie tu zagra. Dobra, gram tu, chcę wybić. No ładnie mnie tutaj rozpykał. Muszę przyznać. W sumie gram mój wariant tam, ten skoczek F6, skoczek C6. Wow. Tu i spróbuję przejść królem. B3. Jak tu, to tu. A tak, tu już mam szybko króla na D3. Okej. Nie zmienia to faktu, że moja pozycja będzie kiepska, bo on się zajmie moimi pionkami. Właśnie. No właśnie, wszystko ma w tej pozie. Wszystko ma, ja nie mam niczego. Nieźle. Wróci i tyle było mojego. Rozpykał mnie po prostu. Po prostu mnie rozpykał. No tutaj muszę przyznać, nawet nie powalczyłem. Kompletnie. O, podejdziesz królem, dobra. Strata czasu teraz. No spróbujemy rewanż kolejny, no po prostu nie odpuszczę ci, no, no nie odpuszczę ci. Nie mogę ci odpuścić.
Znowu ten sam wariant sobie gramy. Tym razem chyba tutaj spróbuję wymienić czarnopolowe gońce, co mi się właśnie udało i co jest dla mnie pozytywne. Tu jeszcze nawet hetmanem mogę fajnie zagrać. Pozycja mi się bardzo podoba. Ha, B4 trzeba uważać na B4. Wymienił, super. Tu atakuje. Tak, 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 zawsze zdążę goniec D7. Ok, A5. Z punktu strategicznego jest bardzo dobrze czarnymi. No nie ma hetmanów, tak? Pionek na H4 stoi świetnie. Białe nie uzyskały nic. Co nie znaczy, że mają... Tego nie widziałem. Co nie znaczy, że nie mają jakiejś pozycji. Och, wymienił mi to. Spoko. Dziwnie gra jak dla mnie. Bardzo dziwnie. Pionek będzie po prostu na H5 słaby. Tak i tak mogłem. Brakuje, słuchajcie, mi jednak takiego troszeczkę wyczucia, jeżeli mam stwierdzić tutaj coś o swojej grze. Troszeczkę wyczucia mi brakuje. Jeszcze lepszego. Tak i tak. Zabawa za friko. Po prostu tak, i chcę zagrać tu. I wziąć pionka. Bardzo ważne to, jak strategicznie się ustawisz. No i tutaj jesteś mój, no, biorę pionka i pionek więcej. Po prostu to powinno być. Aha, tutaj jest taki ruch. Aha, zobaczcie, jaki spryciarz czeka na moje bicie. W ogóle teraz to dostrzegłem, że taki będzie ruch wtedy i przegrywam. O nie, 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 wracam królem na F8. Nie pozwolę ci. Dostrzegłem w ostatniej chwili. Jaki spryciarz, no. Wieża G5, żeby tutaj zagrać. Już było blisko. No dobra, tutaj, no to trzeba wziąć pionka. Tam wieża... Tu trzeba odbić. Król E7, wszystko broni. Wieża H2. Szacha widział, szacha dał. Mogę tu i tu w sumie fajnie zagrać. Skorzystam z tego. Aha, może być wymiana, ale to wymiana też jest ok. Ok, atakujemy tu i tu. W sumie tutaj. Biorę na B2. W takim układzie. Szach. Tutaj mogę zagrać królem. A, mogłem też tu. No dobra. Taktycznie, no mówię, nie ogarniam jeszcze. Tak jakbym chciał. Ale jest wygrana, no, no jest wygrana. Tutaj wygram już na pewno. Szach i mogę nawet wziąć tutaj. Bo tu zbijam. Bronimy. Dwa, dwa mamy, drogi przyjacielu. On znowu gra to samo, nie? A niech będzie F4, nie będzie F5. To jest dziwny ruch w ogóle, na pewno. To jest na pewno dziwny ruch. Cyk. I tak. No i tutaj chcę. No dobra, konie F3. No tak, uciekaj mi stąd. Chyba znalazłem na niego receptę. No i tak. E5 możesz? Nie możesz. I tutaj. No jest cudownie. Goniec B4, co nie? Tutaj to mi chlaśniesz tu pewnie. Ale ja wtedy tutaj zagram. No to trzeba też uważać. Goniec D2 najpierw. Zbiłeś. Masz takie prawo. Tutaj zagrasz pewnie tak. Wieża C1. Na króla się już tam napatrzymy troszeczkę. Aha.
Dobra, idziemy po swoje. Jakiś taki ruch przychodzi mi długowy, goniec A6 po biciu zbije tu. Trochę mi celujesz w tę stronę. Zawsze mam też takie posunięcie ciekawe w sumie. Chociaż wie, żebym jeszcze przestawił i wrzucił tu gońca. To było w ogóle idealnie. Więc tak zrobimy i przerzucę gońca tutaj. Będę chciał tam plasnąć tego skoczka. Do takiego posunięcia pewnie się przygotowujesz. A nawet i tak, świetnie. Dobra, wracam i będę groził. No tutaj wybijemy. Okej, tutaj grozi. Wszędzie coś grozi. Niewygodny przeciwnik, muszę przyznać. Dobra, tu muszę bronić. Żeby nie wpaść w jakieś tarapaty. Muszę tak. No tam koniecznie. Chyba koniec. Tu skoczek będzie miał też obronę. Wszystko widzi. Wszystko widzi. Jak tu mnie stoi z czasem? Dobra, spróbuję. Nie, hetmanów nie mogę wymienić. Głupi pomysł bardzo. Kompletnie nie mam pomysłu. Dobra, niech będzie ruch B4. Nie mam kompletnie pomysłu. B5 za chwilę. Dobra, tak. Aha, strzałkę masz? Ale... Ilunia. No i? Co tu? Tu? Aha! Po prostu masz bicie! Ale jestem po prostu dzwon, nie? Czekajcie, znalazłem końce 6. Końce 6, takie na zadymę. Bo jak zbijesz, ja ci zbiję tu, ty skoczkiem wprawdzie masz odbicie. Ale chwilowy mam spokój z królem. Taki ruch nie działa. Bo jak coś, to mam odbicie tu. Więc on skoczkiem chyba musi wybić. Ja wybiję tu i będę groził jakimś tam prowizorycznym atakiem. No właśnie. Nie, no ma obronę oczywiście, ma. Znowu bez figury tańczę. Gorze matem. Chcę dać mata. A tak? Jak on ma się obronić? Tu nie może. Wygrywam, ale cud. Cud nad Wisłą, moi drodzy. Czasem najprostsze ruchy, zobaczcie, są najskuteczniejsze. Udało się. Zdecydowanie się udało. Okej, mamy to.